nowy Actros, premiera w roku 2011, w tej chwili na rok 2012 i 2013 z nowymi silnikami, już z normą czystości spalin Euro 6. Dobry produkt, dobrze sprawdzony, który funkcjonuje na rynku już jakiś czas. Kierowcy bardzo chwalą, firmy transportowe liczą oszczędności z racji bardzo niskiego zużycia paliwa. Naprawdę dobry produkt. Jesteśmy na targach, tutaj właśnie Mercedes wspiera targi i ogólnopolski konkurs Mechanika Roku. Czy Mercedes jest zainteresowany właśnie takimi imprezami? Firma Mirosław Wróbel, autoryzowany dealer marki Mercedes, jak najbardziej. Istniejemy na rynku od 20 lat, na rynku dolnośląskim, w tej chwili już również na ziemi lubuskiej. Wspieramy oczywiście takie inicjatywy, zawsze stawialiśmy na młode kadry, na dobrych mechaników z pasją, ludzi, którzy nie tylko szukają pracy, ale też spełniają i realizują swoje marzenia. Także jak najbardziej, myślę, że jest to dla nas również spojrzenie na to, jakie kadry mamy na rynku, co nas bardzo interesuje z racji tego, że chcielibyśmy, aby Mercedesy, najlepsze samochody, były obsługiwane przez najlepszych mechaników. Mechanicy w ostatnim zmaganiu, ostatnim zadaniu konkursu Mechanika Roku będą działać właśnie na Actrosie. Co będą robili? Kilka pytań z budowy pojazdu, kilka pytań z układu przeniesienia napędu. Co to jest retarder, co to jest dyferencjał, wiedza taka, która jest teoretyczna. Niespecjalnie możemy ich wpuścić i dopuścić do tego, żeby mogli rozbierać te samochody z racji tego, że to nie są warunki warsztatowe. Natomiast kilka pytań, jakaś dyskusja, może zobaczymy. No to dobrze, podziwiamy Actrosa, ciężarówkę roku, no i zobaczymy, jak mechanicy sobie poradzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.